Na podstawie przykładowego artykułu zapoznamy się z parametrami, które pozwalają nam nie tylko atrakcyjnie formatować teksty, ale także przyspieszają nasze działania. Oczywiście rozpoczynamy od wyboru polecenia plik, następnie nowy dokument lub, tak jak uczyniłem to w naszym przykładzie, za pomocą skrótu klawiaturowego Ctrl-N. Opcje, które w tym miejscu mamy, nie mają wielkiego znaczenia, a zatem potwierdzam za pomocą przycisku OK utworzenie nowego dokumentu, a następnie rysuję w nim dużą ramkę tekstową. W miejsce tej ramki zaimportowany zostanie przygotowany wcześniej tekst, a zatem korzystając z polecenia. Klik Umieść lub szybciej skrótu klawiaturowego Ctrl D. Wywołujemy okno Umieść, a następnie lokalizujemy miejsce, w której znajdują się odpowiednie elementy i wskazujemy tekst, który chcielibyśmy wykorzystać. W naszym przykładzie pamiętamy o tym, by wybrać opcję Pokaż opcję importu. Podczas pracy z tekstem jest to bardzo przydatne ustawienie. OK, i teraz postaramy się usunąć style i formatowanie z naszego tekstu. W rezultacie otrzymamy dokument formatowany domyślnym stylem programu Adobe InDesign. Wskazany tekst umieszczony został w przygotowanej wcześniej ramce, a my możemy rozpocząć jego formatowanie. Wskazany tekst umieszczony został w przygotowanej wcześniej ramce, a my możemy rozpocząć jego formatowanie. W pierwszej chwili przychodzi nam do głowy pomysł, by rozpocząć formatowanie od tytułu, następnie zajawki, która pojawiła się na początku naszego artykułu, by dalej formatować kolejne akapity. Możemy to jednak zrobić nieco wygodniej. Na początku sformatujemy Cały blok tekstu, a następnie wyróżnimy w nim teksty, które wymagają szczególnej uwagi, jak choćby tytuł, zajawkę na początku, czy w razie czego nagłówki śródtekstowe. W rezultacie rozpoczynamy od tego, by za pomocą klawisza Escape wyjść z trybu edycji tekstu lub też po prostu wskazać czarną strzałkę, która ułatwi nam pracę z całym obiektem. Teraz spróbujemy zmienić krój pisma. A zatem w oknie typografia wprowadzamy. Nazwę docelowego kroju, lub też po prostu przeglądamy zestaw dostępnych czcionek na naszym komputerze. W naszym przykładzie spróbuję wykorzystać krój o nazwie Meriad, Meriad Pro wersji Regular o wielkości powiedzmy 10 punktów. W rezultacie nasz tekst w tej chwili szczelnie wypełnia okno, zaś czerwony wskaźnik wskazuje nam na fakt, że tekst nie mieści się w tak przygotowanej ramce. Teraz spróbujemy zmienić ogólną kolorystykę. Jeżeli pracujemy z obiektem, wówczas zmieniając kolor tekstu na czarny, ale z mniejszą tintą, a zatem z mniejszym nasyceniem procentowym, zmieniliśmy ustawienia dla całego tekstu. Teraz moglibyśmy pokusić się o uruchomienie justowania, które, podobnie jak wcześniej, krój pisma, a także jego kolor dotyczy w naszym przykładzie, Całego tekstu, niezależnie od tego, czy mieści się on w ramce, czy też nie. Kolejny krok to wprowadzenie łamów. Istnieją tu dwa sposoby. O jednym rozmawialiśmy już wcześniej. Przygotowaną ramkę możemy podzielić na dwa, trzy łamy. Jest to metoda całkiem popularna, jednak możemy wykonać podział używając nieco innych atrybutów. W tym przypadku będą to atrybuty akapitu. A zatem, w momencie, gdy mamy aktywną ramkę, pracujemy z całym tekstem, korzystając z palety akapit, wywołam dodatkowe opcje, w tym wypadku skorzystam z polecenia, które nosi nazwę odstępy kolumn. Odstępy kolumn to parametr, który pozwala nam podzielić wskazany tekst na kolejne kolumny. W tym miejscu uruchamiamy podgląd, a następnie wybieramy opcję, Podział kolumny. W rezultacie nasz tekst podzielony został na dwa, jeżeli chcielibyśmy, to nawet na trzy niezależne łamy. W ten sposób możemy także sterować odstępem pomiędzy łamami. W tym miejscu możemy zastosować gotowy przycisk lub też po prostu zaznaczyć tekst i wpisać konkretną wartość, w tym przypadku 5 mm odstępu pomiędzy kolejnymi łamami. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by modyfikować te ustawienia, zarówno teraz, jak i później, w dowolnej chwili, podczas pracy nad naszym dokumentem. Teraz za pomocą przycisku OK potwierdzam wprowadzone zmiany i przechodzimy do dalszej pracy. W tym miejscu chciałbym zmodyfikować wygląd tytułu. A zatem dwukrotnie klikając w ramkę z tekstem, przechodzę do trybu edycji tekstu, a następnie zaznaczam pierwszy akapit. W rezultacie aktywnym staje się tytuł naszego artykułu, a my możemy zmodyfikować jego ustawienia. Spróbujmy początkowo zmienić krój pisma, wprowadzając odmianę o nazwie Impact, a teraz zajmiemy się sterowaniem wielkością. A zatem wybiorę przykładowo 18 punktów. Uważam, że tekst jest ciągle za mały. Możemy spróbować 40. 48 punktów i cóż, w tym momencie nasz tekst nie wygląda dobrze. Mało tego, że jest on justowany, to dodatkowo łamany. Nie wygląda to profesjonalnie i trzeba by wprowadzić tu odpowiednie modyfikacje. Chciałbym tym razem, aby nasz tekst prezentowany był klasycznie w górnej części okna dokumentu dokładnie ponad wszystkimi tekstami. W jaki sposób możemy tego dokonać? Jak pamiętamy, wcześniej do podziału naszego tekstu na kolejne łamy użyłem polecenia odstępy kolumn. W podobny sposób możemy wyłączyć teraz tę funkcję. A zatem wystarczy, że kursor znajduje się gdziekolwiek w obszarze pierwszego akapitu, bowiem ustawienia te będą dotyczyły całego akapitu właśnie. Teraz, korzystając z rozwijanych opcji w palecie z akapitem, wybieram polecenie odstępy kolumn, a następnie układ akapitu wybieram jedna kolumna. W rezultacie nasz tekst prezentowany jest teraz w pojedynczym wierszu, zaś pozostałe teksty znajdują się poniżej. To zdecydowanie lepiej wygląda i można by powiedzieć, że na tym etapie. Jeśli chodzi o układ samego tytułu, jest on prezentowany zupełnie poprawnie. Oczywiście możemy zmienić teraz jego kolor. Wybiorę przykładowo czerwony i obejrzyjmy, jak to wygląda. Coś tu jest nie tak, bowiem czerwony jest dość intensywnym czerwonym kolorem, a u nas jest on niemal pomarańczowy. Wynika to z faktu, że wcześniej Cały nasz tekst korzystał z tinty 70% Jeśli teraz chcielibyśmy zastosować pełny czerwony kolor, po prostu przywracamy tintę dla tytułu i w rezultacie otrzymujemy pełny kolor. Zupełnie podobnie, moglibyśmy sformatować akapit, który jest pewnego typu zajawką do naszego artykułu. A zatem, także w tym przypadku klikam gdziekolwiek wewnątrz pierwszego akapitu, a następnie, wykorzystując polecenie akapit, dalej odstępy kolumn. Także w tym przypadku powiem, użyj jednej kolumny. W rezultacie powstaje nam zajawka do artykułu, która prezentowana, podobnie jak tytuł, jest na całej szerokości naszej strony, w obszarze marginesów. Oczywiście tego typu układ nie wygląda zbyt dobrze, i trzeba by w tym miejscu dodać kolejne modyfikacje. Rozpocznijmy od tego, by zaraz po tytule dodać niewielki odstęp. W tej sytuacji klikamy gdziekolwiek wewnątrz akapitu i wykorzystujemy parametr zwany odstępem po. Parametr odstęp po pozwala nam sterować odległością pomiędzy wybranym akapitem a następującym po nim tekstem. Dokładnie w podobny sposób, moglibyśmy odsunąć zajawkę naszego artykułu od właściwego tekstu. A zatem, także w tym przypadku skorzystamy z parametru odstęp po, co pozwala nam na sterowanie tymi odległościami zupełnie dowolny sposób. Przyjrzyjmy się dalej naszym ustawieniu. Jeżeli chodzi o tytuł, korzysta on w tej chwili z opcji zwanej dziel wyrazy. Oczywiście, w przypadku gdy mamy tytuł niezbyt długi i mieści się on w pełni wewnątrz naszych marginesów, nie ma problemu. Jednak proponowałbym w przypadku tytułu wyłączyć tę opcję i w razie czego, gdy zmieni się tytuł, gdy będziemy musieli wydłużyć go nieco, wówczas tekst z pewnością nie będzie łamany. Moglibyśmy także wykonać podobny manewr dla tekstu naszej zajawki, a zatem także w tym momencie nie dopuszczam dzielenia wyrazów. Sam tekst, aby nieco odróżnić od pozostałych elementów naszej strony, moglibyśmy przykładowo pogrubić i ewentualnie także wykorzystać do jego prezentacji kolor czerwony, tym razem jednak zostawiając 70% tintę. W rezultacie mamy całkiem sympatycznie przygotowany fragment dla naszego Artykułu. Oczywiście nie są to jedyne działania, jakie moglibyśmy w tym miejscu zaproponować. Spróbujmy zmodyfikować nieco wygląd naszego tytułu. W tym celu zaznaczę go w całości, a następnie wykorzystam jeden z parametrów zwanych skalowaniem w pionie lub też skalowanie w poziomie. Skalowanie to nic innego jak deformacja liter celem utworzenia pewnego typu efektów specjalnych. Jeżeli więc przeskalujemy nasz tekst w pionie, nadając mu wartość 125%, stanie się on po prostu wyższy. Jeżeli zaś wprowadzimy wartość mniejszą od 100%, nasz tekst stanie się nieco niższy. Warto przy tym zwrócić uwagę, że jest on po prostu nieproporcjonalnie skalowany, a zatem, w chwili, gdy modyfikujemy te ustawienia, trudno mówić, że korzystamy z kroju impact. Jest to impact z dodatkowymi zmianami. Dokładnie podobnie wygląda sytuacja, gdybyśmy przeskalowali nasz tekst w poziomie. W tym przypadku przy tak dużej grubości tekst nie mieści się w oknie, może spróbujemy nieco mniejszą wartość i tym razem rozciągnięcie liter miało miejsce właśnie w poziomie. Oczywiście także w tym przypadku możemy powrócić szybciutko do oryginalnego ustawienia, wybierając w tym miejscu wartość 100%. Podobny sposób, jak robiliśmy to w przypadku tytułu, czy też zajawki, którą widzimy na początku artykułu, możemy także wyróżniać kolejne akapity naszego tekstu. W tym celu należałoby zaznaczyć cały tekst. Jeśli kursor myszy zlokalizowany jest na początku tekstu, aby zaznaczyć pierwszy akapit, wystarczy wraz ze wciśniętym klawiszem Shift kliknąć na koniec akapitu. Oczywiście możemy w tym celu wykorzystać także Shift i strzałki na klawiaturze, by dodawać kolejne fragmenty tekstu do naszego zaznaczenia. Jeśli jednak wykorzystamy skrót klawiaturowy Shift, Ctrl, a następnie wciśniemy klawisz END, automatycznie zaznaczymy cały tekst. Do końca, niezależnie od tego, czy mieści się on w naszej ramce, czy też nie. Teraz moglibyśmy sterować odstępami. Jeśli pracujemy z całym zaznaczonym tekstem, moglibyśmy po pierwsze wstawić odstępy pomiędzy kolejnymi akapitami. Kolejne akapity tekstu będą od siebie nieco oddzielone, co sprawia, że tekst, który tym sposobem oglądamy, jest nieco bardziej czytelny. Niestety, tego typu podejście nie zawsze sprawdza się dobrze. Proszę zwrócić uwagę, że wiersze, które widzimy po lewej stronie, nie odpowiadają wierszom po prawej. Są publikacje, w których tego typu skład wygląda zupełnie naturalnie, jednak w wielu wypadkach staramy się unikać takiej sytuacji i wprowadzamy innego typu rozróżnienia dla akapitów. A zatem przywracam tutaj domyślną, zerową wartość odstępu pomiędzy kolejnymi akapitami, a moglibyśmy posłużyć się znanym i lubianym parametrem, jakim jest wcięcie pierwszego wiersza w akapicie. W ten sposób powstają nam oddzielenia kolejnych akapitów tekstu. Jeśli pracujemy na całym zaznaczonym tekście, tego typu układ wygląda zupełnie poprawnie. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, byśmy zastosowali zarówno wcięcia pierwszego wiersza, jak i odstępy po akapitach. Pamiętając jednak o tym, że nie zawsze jest to mile widziane, gdy teksty prezentowane w lewej i prawej części dokumentu nie są ze sobą wyrównane. W naszym przykładzie moglibyśmy pozostawić na razie tego typu gotowy dokument i zająć się formatowaniem ostatniego elementu, jakim byłby w tym przykładzie nagłówek. Chciałbym, aby ów nagłówek prezentowany był wewnątrz ramki. Ramki, która Byłaby nieco podobna do zaznaczenia, które widzimy teraz na moim ekranie. Inaczej mówiąc, chciałbym w tym miejscu narysować pewnego typu ramkę, a w niej umieścić tytuł, który pisany innym kolorem pisma fajnie wyróżniałby się z naszego tekstu. Jak można się za to zabrać? Kolejnym ciekawym parametrem, który moglibyśmy w tym miejscu wykorzystać, jest właśnie wykorzystanie tak zwanej linii akapitowej. Linia akapitowa to nic innego jak obiekt zakotwiczony w tekście, który pozwala nam dodać linię rozdzielającą kolejne akapity. Jeśli wykorzystamy taką linię w sposób kreatywny, wówczas możemy stworzyć na jej podstawie kilka ciekawych efektów. Jak to działa? Lokalizujemy akapit, w którym chcielibyśmy dodać ową linię. Kursor znajduje się w tym właśnie miejscu, a następnie korzystając z palety Akapit, ponieważ używamy linii akapitowej, szukamy polecenia linie akapitowe. Mamy to u nich także skrót: Ctrl-ALT-J, który później pozwala nam szybko wywoływać ten właśnie panel. W oknie linie akapitowe dobrze byłoby włączyć początkowo. Podgląd. Dzięki użyciu podglądu będziemy mogli zobaczyć, jak prezentuje się dodatkowa linia na naszym ekranie. Teraz warto zauważyć, że mamy do czynienia z dwoma liniami: linią górną oraz linią dolną. Nie ma w tym momencie istotnego znaczenia, którą z nich wybierzemy, ponieważ opcje dotyczące ich edycji są niemal jednakowe. Na tę chwilę warto zauważyć, że obie linie, czy to górna, czy to dolna, są wyłączone, a zatem korzystając z niewielkiego przycisku, włączyłem linię dla wybranego akapitu. W rezultacie linia o grubości jednego punktu w kolorze tekstu została dodana do naszego akapitu. Możemy sterować taką linią, wykorzystując na przykład inne atrybuty, od w tym przypadku linia w kolorze czerwonym i Dowolnej grubości. Warto w tym momencie zwrócić uwagę na fakt, że linia ta staje się coraz grubsza. Jeśli narysujemy linię o dość dużej wysokości, moglibyśmy wykorzystać ją jako ramkę dla tekstu prezentowanego wewnątrz. W tym celu możemy skorzystać jeszcze z dodatkowego parametru zwanego przesunięciem. Jeżeli będziemy wprowadzali w tym przypadku wartości ujemne, proszę zwrócić uwagę, linia akapitowa będzie automatycznie Opuszczana, co pozwala nam tak dostosować parametry grubość oraz przesunięcie, aby uzyskać wygląd ramki tekstowej. Oczywiście nie ma żadnego problemu, byśmy zmienili kolor takiej linii i w każdej chwili będziemy mogli modyfikować także jej ustawienia. Na razie moglibyśmy jeszcze zobaczyć kolejne parametry, jakie oferuje nam sama linia. Szerokość. Na tę chwilę szerokość dostosowana jest do łamu tekstu. Jeśli jednak wybierzemy w tym miejscu szerokość tekst, wówczas linia prezentowana będzie dokładnie do szerokości tekstu, który mamy w naszym akapicie. Pozostawiając opcję kolumna, sterujemy linią. Ale w tym przypadku linią, która rozpościera się na całą dostępną szerokość. Pozwólcie Państwo, że ponownie zmienię kolor linii na czerwony i potwierdzę wprowadzone ustawienia. Teraz zaś zmienię kolor tekstu na biały, czyli kolor papieru, i w rezultacie mamy całkiem sympatycznie przygotowany nagłówek. W tym przypadku wydaje się jednak, że jest on lokalizowany nieco zbyt blisko poprzedzającego, jak i kolejnego tekstu. A zatem w tym przypadku mógłbym skorzystać z parametru zwanego odstęp przed akapitem i dodać trochę światła przed, ewentualnie także odstęp po akapicie, powiększyć go nieco, tak by uzyskać większe odstępy pomiędzy kolejnymi fragmentami tekstu. Innym ciekawym sposobem, który pozwala nam nieco wyróżniać kolejne fragmenty naszego tekstu, jest użycie tak zwanego inicjału. Inicjał to nic innego jak pierwsza, zazwyczaj duża, często pisana w sposób ozdobny litera, która otwiera. Która otwiera początek naszego tekstu. Jeśli chcielibyśmy przygotować tego typu dodatek do naszej pracy, powinniśmy wykonać to w pierwszym akapicie naszego tekstu. W tym przypadku mamy akapit, który ma już wcześniej dodane wcięcie pierwszego wiersza. Jeśli decydujemy się na użycie inicjału, owe wcięcie nie będzie nam potrzebne, a zatem korzystając z palety akapit, możemy wyzerować owe wcięcie, wprowadzając Wartość 0, enterem potwierdzić wprowadzone ustawienia, a następnie, wykorzystując dwie opcje związane z tworzeniem inicjałów, przygotować konkretny inicjał. W pierwszym polu możemy określić, na ile wierszy chcielibyśmy przygotować ozdobną literę. Jak widać, w zależności od wybranych ustawień. Nasza litera pojawia się, oczywiście możemy w każdej chwili sterować tymi ustawieniami i dowolnie dobrać rozmiar. Oczywiście tego typu podejście wymaga nieco uwagi oraz cierpliwości. Są magazyny, które decydują się na wykorzystanie inicjałów niemal w każdym artykule. Są magazyny, które nie używają ich wcale. Wszystko to zależy od naszego podejścia oraz naszych oczekiwań. Drugi parametr, który pozwala nam sterować inicjałem, to ilość znaków inicjału. O ile mamy wyraz, który składa się z kilku liter, nie ma problemu, by inicjałem pozostała jedna litera. Jeśli jednak mamy do czynienia z bardzo krótkim wyrazem typu sam, czy i tak dalej, wtedy użycie inicjału z jednej litery może wyglądać nieco dziwnie. A zatem, korzystając z drugiego pola, możemy wybrać, ile znaków chcielibyśmy zapisać jako inicjał w naszej pracy. Dobierając te ustawienia, możemy przygotować zupełnie dowolny układ, który będzie odpowiadał naszym oczekiwaniom. Warto zwrócić uwagę na fakt, że nie zawsze tego typu skład wygląda atrakcyjnie, i w wielu momentach proponowałbym jednak, by zrezygnować z użycia inicjałów, pozostawiając tekst w tradycyjnej formie, ewentualnie dodając typowe wcięcie akapitowe, z którym mieliśmy do czynienia poprzednio. Dodatkowe końce wiersza. Usuń między akapitami. Zobaczmy, jakie zmiany przyniesie użycie tej dodatkowej opcji. Potwierdzam ustawienia i podobnie jak poprzednio rysuję ramkę tekstową, która wyświetli zaimportowany tekst. O, w tym przypadku tekst wygląda daleko lepiej. Nie ma bowiem niepotrzebnych znaków akapitu, a zatem kolejne fragmenty tekstu, kolejne akapity nie są wobec siebie w żaden sposób rozdzielane. I właśnie w ten sposób powinniśmy przygotowywać nasze. Tekst. Do dalszej pracy wykorzystamy tę drugą ramkę, która zawiera poprawnie przygotowany tekst. Pierwszą zaś spróbujemy zmodyfikować tak, by w jej wnętrzu wyświetlić teraz zdjęcie. W tym celu pozostawiam aktywną ramkę, a następnie wywołuję polecenie Ctrl-D, a zatem plik Umieść. Lokalizuje miejsce, gdzie zapisane są odpowiednie obrazki, a następnie wskazuje jeden zupełnie przypadkowy obraz, który chcielibyśmy w danym miejscu wykorzystać. Przykładowo ten właśnie plik, natomiast ważne jest to, by w tym momencie wyłączyć opcję importu. Za pomocą przycisku Otwórz zastępuje tekst tym razem przygotowanym zdjęciem. Jeżeli chcielibyśmy lepiej dopasować grafikę do naszej ramki, korzystając z prawego klawisza myszy, możemy wywołać polecenie dopasowanie, a następnie wypełni ramkę proporcjonalnie. Teraz zaś, wykorzystując rączkę zawartości, możemy poszukać kadru, który najlepiej będzie odpowiadał naszym potrzebom. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, byśmy także zmodyfikowali rozmiar ramki i teraz przeszli do dalszych działań. Więcej ustawień związanych z atrakcyjnym formatowaniem naszego tekstu spróbujmy poznać jednak już w konkretnym przykładzie. Spróbujemy zbudować pojedynczą stronę, która mogłaby być fragmentem przewodnika czy też oferty turystycznej hipotetycznego biura podróży. Rozpoczynamy tradycyjnie od wyboru polecenia plik nowy dokument lub szybciej, tak jak uczyniłem to ja, za pomocą skrótu Ctrl+N N tworzę nowy dokument. Tak naprawdę po raz kolejny opcje dotyczące rozmiaru marginesów nie są tutaj istotne, a zatem korzystając z przygotowanego wcześniej ustawienia, potwierdzam wprowadzenie nowego dokumentu i rozpoczynamy konkretne działania. W tym przykładzie chciałbym jednak dodać nowe tło, a zatem wykorzystując klawisz M, wybieram narzędzie prostokąt i dalej wewnątrz obszaru spadów rysuję prostokątną ramkę, w tym przypadku kwadratową ramkę, której nadam dowolny kolor wypełnienia i usunę kolor obrysu. Chciałbym jednak, aby obiekt, który wykorzystamy jako tło, wypełniony był przejściem tonalnym, zwanym po prostu gradientem. W tym celu korzystam z narzędzia Gradient. Jeśli pamiętamy, można znaleźć je szybko wciskając klawisz G na naszej klawiaturze, a następnie dwukrotnie klikając, nadajemy gradient naszej pracy. W tym miejscu warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że w chwili gdybym teraz wcisnął przycisk Dodaj gradient, wówczas dodany on będzie na obrysie, na konturze naszej figury, a nie jest to opcja, którą chciałbym w tym momencie wykonać. W związku z tym musimy albo klikając żółty przycisk aktywować wypełnienie, lub jak pamiętamy, wciskając klawisz X na klawiaturze, możemy szybko zmienić kolejność tych dwóch narzędzi w palecie. Teraz, gdy aktywny jest przycisk wypełnienie, nadajemy wypełnienie gradientowe, a następnie korzystając z domków, edytujemy kolory. Dla pierwszego z nich wskażemy kolor. Zbliżony do żółtego, zaś kolor drugi, który domyślnie definiowany jest wyłącznie pojedynczym słowakiem czerń, zmodyfikujemy tak, by wskazać jego składowe na bazie modelu CMYK, i teraz będziemy mogli dowolnie modyfikować kolor drugiego domka, a zatem upewniamy się, że jest on aktywny, a my wskazujemy kolor, który w tym momencie chcielibyśmy wykorzystać do naszego przejścia. Jeśli kolory są już odpowiednie, oczywiście tego typu gradient możemy Teraz przesunąć do palety z próbkami, w razie czego będzie on łatwy do użycia później. Natomiast my, wykorzystując narzędzie Gradient, możemy przeciągnąć nim po stronie, by wprowadzić zupełnie inny układ przejścia kolorystycznego, tak by bardziej odpowiadał naszym oczekiwaniom. Teraz wybieramy V na naszej klawiaturze, a zatem czarną strzałkę, a następnie za pomocą polecenia Ctrl L. Czyli inaczej mówiąc, zablokuj, komenda którą wywołałem prawym klawiszem mieszy i blokujemy tło do dalszej pracy. Panel z gradientami możemy zamknąć i rozpoczynamy dalsze działania. Za pomocą polecenia Plik umieść lub szybciej skrótem klawiaturowym Ctrl D wywołujemy panel umieszczania, a następnie lokalizujemy tekst, który chcielibyśmy w tym miejscu wykorzystać. Upewniamy się także, że aktywna zostaje opcja Pokaż opcję importu. OK, potwierdzamy import, a następnie pozostawiamy domyślne ustawienia. Teraz rysujemy ramkę, która pozwala nam wyświetlić tekst w oknie dokumentu. Tutaj niestety łatwo zauważyć kilka problemów. Generalną zasadą podczas tworzenia i edycji tekstów jest fakt, by nie stawiać pomiędzy kolejnymi akapitami znaków Entera i nie wykorzystywać w tym celu pustych akapitów. W jaki sposób mogę rozpoznać, że owe akapity pozostają puste? W tym celu mógłbym skorzystać z polecenia TEKST, a następnie pokaż znaki ukryte. Ewidentnie widać, że pomiędzy kolejnymi fragmentami tekstu znajduje się pusty znak akapitu. Nie jest to dobra opcja i nie jest dobrym pomysłem używanie tego typu rozdzielenia pomiędzy elementami tekstowymi. Jak pamiętamy, w każdej chwili można przecież skorzystać z parametru zwanego odstęp po lub też odstęp przed i samodzielnie edytować te parametry, ale bez konieczności dodawania pustych znaków akapitu. Spróbujmy jednak wykonać, Donać import naszego tekstu jeszcze raz, nieco bardziej przyglądając się dostępnym ustawieniom. Odznaczamy istniejącą ramkę, tak, by nowy tekst zaimportować obok, ponownie wywołuje skrót Ctrl D i tym razem także wskazuje ten sam dokument tekstowy. Otwórz, a następnie dodatkowe końce wiersza: usuń między akapitami. Zobaczmy, jakie zmiany przyniesie użycie tej dodatkowej opcji. Potwierdzam ustawienia i podobnie jak poprzednio rysuję ramkę tekstową, która wyświetli zaimportowany tekst. O, w tym przypadku tekst wygląda daleko lepiej. Nie ma bowiem niepotrzebnych znaków akapitu, a zatem kolejne fragmenty tekstu, kolejne akapity nie są wobec siebie w żaden sposób rozdzielane. I właśnie w ten sposób powinniśmy przygotowywać nasze. Tekst. Do dalszej pracy wykorzystamy tę drugą ramkę, która zawiera poprawnie przygotowany tekst. Pierwszą zaś spróbujemy zmodyfikować tak, by w jej wnętrzu wyświetlić teraz zdjęcie. W tym celu pozostawiam aktywną ramkę, a następnie wywołuję polecenie Ctrl-D, a zatem plik Umieść. Lokalizuje miejsce, gdzie zapisane są odpowiednie obrazki, a następnie wskazuje jeden zupełnie przypadkowy obraz, który chcielibyśmy w danym miejscu wykorzystać. Przykładowo ten właśnie plik, natomiast ważne jest to, by w tym momencie wyłączyć opcję importu. Za pomocą przycisku Otwórz zastępuje tekst tym razem przygotowanym zdjęciem. Jeżeli chcielibyśmy lepiej dopasować grafikę do naszej ramki, korzystając z prawego klawisza myszy, możemy wywołać polecenie dopasowanie, a następnie wypełnij ramkę proporcjonalnie. Teraz zaś, wykorzystując rączkę zawartości, możemy poszukać kadru, który najlepiej będzie odpowiadał naszym potrzebom. Oczywiście, nic nie stoi na przeszkodzie, byśmy także zmodyfikowali rozmiar ramki i teraz przeszli do dalszych działań. Oczywiście w każdej chwili możemy sterować teraz położeniem oraz parametrami naszej ramki. Jeżeli byłoby to konieczne, wraz ze wciśniętym klawiszem Shift możemy oczywiście przeskalować zawartość wewnątrz ramki graficznej i poszukać kadru, który najlepiej odpowiadać będzie naszym oczekiwaniom. Warto przy tym pamiętać, że skalowanie ramki powinno zawsze odbywać się wraz ze wciśniętym klawiszem Shift. Gdy Mamy już przygotowaną ramkę graficzną, możemy zająć się edycją tekstu. W tym celu zaznaczam ramkę i dla całej ramki jednocześnie spróbuję wybrać teraz jeden z tak zwanych bezszeryfowych krojów pisma. Myriad Pro jest przykładem kroju bezszeryfowego. Myriad Pro, na przykład Arial, Impact to kroje bezszeryfowe, natomiast Times czy widoczne wcześniej tu minion pro to kroje tak zwane szeryfowe. Nasz tekst wygląda niezbyt atrakcyjnie, ale spróbujemy teraz dokonać pewnych zmian. W pierwszej kolejności zmienię rozmiar tekstu na nieco mniejszy, pomniejszę także ramkę i ustawię ją bezpośrednio pod zdjęciem. Chciałbym teraz prezentować informacje o wycieczce w jednej jakby kolumnie. Zdjęcie, a dalej Opis, zdjęcie, opis. Ponadto chciałbym jakoś atrakcyjnie wyróżnić tytuł naszej wycieczki. W tym celu skorzystamy ponownie z linii akapitowej, a zatem dwukrotnym kliknięciem Zaznaczyłem wnętrze ramki tekstowej, a teraz zaznaczam pierwszy wiersz naszego tekstu. Korzystając z parametru odstęp po, będę mógł odsunąć pozostałe teksty nieco niżej, zaś my zmienimy krój pisma, wybierając w tym przypadku większy krój typu impact, być może nadając mu także nieco większy rozmiar. W ten sposób powstał mi tytuł wycieczki. Aby zamknąć go w Atrakcyjnej ramce, moglibyśmy w tym celu skorzystać z linii akapitowej. Chciałbym jednak przygotować linię akapitową, której kolor definiowany będzie na bazie koloru, który widzimy w dolnej części naszego obrazu. Jak pamiętamy, musimy w tym celu utworzyć własną próbkę. Korzystamy w tym celu z narzędzia I, a zatem kroplomierz. Narzędzie kroplomierz pozwala nam Kliknąć wybrany obszar naszej pracy i na jego podstawie zdefiniować próbkę. W tym przypadku byłaby to próbka tekstu, ponieważ kursor znajduje się wewnątrz ramki tekstowej, ale nie to jest najważniejsze. Korzystając bowiem z przycisku Nowa próbka, po prostu dodajemy ten właśnie fragment do naszej pracy. Teraz należałoby opróżnić kroplomierz. Pamiętamy, robimy to wraz ze wciśniętym klawiszem Alt i tym sposobem powstała nam kolejna próbka, którą także moglibyśmy dodać do naszej pracy. I jeszcze raz z Altem ponownie klikamy punkt, który chcielibyśmy wykorzystać i dalej dodajemy kolejną próbkę. W ten sposób powstały nam próbki zapisane w trybie RGB. Warto o tym pamiętać. My zaś możemy przejść do tworzenia ramki. W tym celu przechodzimy do parametry akapitu i tu odnajdujemy polecenie linie akapitowe. Uruchamiamy linię, a następnie wywołujemy kolor, który chcielibyśmy zastosować. Będzie to jeden z przygotowanych wcześniej kolorów. Teraz jeżeli widzimy podląd naszej linii, będziemy mogli łatwo sterować jej grubością. A zatem powiększam grubość linii, a następnie odsuwam ją nieco w położenie takie, by dostosować ją do naszego tekstu. W rezultacie wydaje mi się, że nasza ramka jest już gotowa. Trzeba by jeszcze nieco odsunąć tekst od lewej strony. W tym celu będziemy musieli skorzystać z opcji akapitu. Jeżeli więc teraz odsunę tekst od lewej strony, tekst zostanie przesunięty, a ramka zostanie, tak jak poprzednio, na całą szerokość naszego łamu. Wykorzystując teraz narzędzie tekst, zaznaczę cały akapit, a następnie zmienię mu kolor na kolor papieru, a także poprawię literówkę, która widoczna jest w tytule. Mamy gotowy tytuł naszej wycieczki, możemy więc przejść do edycji pozostałych fragmentów naszego tekstu. W tym celu rozpocznę od tego, by zaznaczyć. Fragment, a następnie dodam do niego odstęp po akapitach. W ten sposób powstanie nam niewielka przestrzeń pomiędzy kolejnymi akapitami, co sprawia, że tekst ten staje się nieco bardziej czytelny. Teraz, wykorzystując klawisz Escape, wyszedłem z trybu edycji tekstu i dalej powiększę nieco ramkę, by sprawdzić, jak wiele tekstu nie mieści się w samej ramce. Teraz spróbujemy zmodyfikować dolną część, która tak naprawdę stanowi pewnego typu wypunktowanie. W rezultacie więc moglibyśmy zaznaczyć ten fragment, a następnie wykorzystując opcję akapitu wybrać jedną z dwóch opcji związanych z formatowaniem listy. Przekształcimy kilka kolejnych akapitów w listę nienumerowaną lub numerowaną. Jak widzimy, listę można włączyć bądź wyłączyć w każdej chwili i jest to bardzo wygodne rozwiązanie. Mając już przygotowaną listę, możemy pokusić się o delikatne pomniejszenie tego tekstu i teraz zastosować dla niego znaną już metodę podziału na dwa łamy. Korzystając więc z parametru zwanego odstępy kolumn, Upewniamy się, że mamy aktywną opcję podział kolumny. Widzimy podgląd. Oczywiście w tej chwili nie będzie widać tegoż podziału, ponieważ przy tak długiej ramce tekst mieści się w pojedynczym łamie. Natomiast gdy za momencik pomniejszymy nieco ramkę, wszystko będzie działało poprawnie. Możemy jeszcze nieco powiększyć odstęp pomiędzy dwoma łamami i potwierdzić wprowadzone ustawienia. Teraz gdy wykorzystam czarną strzałkę i pomniejszę naszą ramkę, elementy tekstowe, które wcześniej prezentowane były jeden pod drugim, teraz tworzą całkiem atrakcyjną listę, prezentowaną właśnie w dwóch niezależnych łamach. Oczywiście długość ramki będzie miała teraz znaczący wpływ na sposób naszej prezentacji. Aby nadać naszej pracy nieco lepszy wygląd, moglibyśmy pokusić się o sformatowanie jeszcze Tegoż właśnie akapitu. A zatem w tym przypadku wybiorę dla niego kolor na podstawie jednej ze zdefiniowanych wcześniej próbek. Następnie delikatnie powiększę ten fragment. Ewentualnie zastosuję także krój pisma pogrubiony i wprowadzę także odstęp po akapicie. W rezultacie, jak widzimy, teksty, które widzieliśmy wcześniej, są już automatycznie nieco inaczej łamane. Jeśli chcielibyśmy wyrównać wysokości obu tych wierszy, możemy po prostu. Spróbować zmienić wysokość ramki i w ten sposób przygotować sobie całkiem atrakcyjną listę. To jednak nie wszystko. Wykorzystując opcje dostępne w palecie akapit, możemy całkiem fajnie formatować tak przygotowaną listę. W tym celu zaznaczamy wszystkie akapity listy i przechodzimy do palety akapit. W tym miejscu, jak widać, mamy zdefiniowane dwa parametry: wcięcie od lewej, a także wcięcie pierwszego wiersza. Rozpocznijmy od tej drugiej opcji, nieco pomniejszając wartość wcięcia. Jak widać, przesuwają nam się kropki, które zbliżają się teraz do naszych tekstów. Jeśli teraz będziemy chcieli przesunąć wcięcie od lewej, wówczas nie tylko tekst dobrze dopasuje się do naszej ramki, ale także nadajemy naszej pracy zupełnie, zupełnie inną formę. A zatem kontrola nad wyglądem listy odbywa się na podstawie dwóch parametrów, wcięcie z lewej, a także wcięcie pierwszego wiersza. Korzystając z palety akapit moglibyśmy wywołać jeszcze okno o nazwie punktory i numeracja. W tym miejscu możemy także edytować te same parametry wcięcie z lewej, jak i wcięcie pierwszego wiersza, ale także możemy zastosować inny typ punktora. Jeśli wybiorę jeden z danych punktorów i mam aktywny podgląd, wówczas w oknie naszego dokumentu widzimy stosowne zmiany. Co bardzo ciekawe, możemy dodać także własne typy punktorów. Wykorzystując w tym celu krój pisma, który zawiera znaki specjalne, od np. Windings, szukamy takiego właśnie, Windings, a następnie lokalizujemy. Punktor, który chcielibyśmy w naszym przykładzie zastosować. Mogłoby to być na przykład coś takiego, dodajemy do naszej pracy, może coś tego typu, coś tego typu, a także poszukamy jeszcze innych rodzajów punktora, które moglibyśmy wykorzystać od na przykład tego typu kwadrat, także dodajemy do naszej pracy. W rezultacie kolejne punktory pojawiły się na naszej liście. Teraz wystarczy wskazać odpowiedni element, by podejrzeć, jak wygląda on w oknie naszego dokumentu. Jak widać, nie wszystkie wyglądają dobrze. Jest to związane z dodatkowym parametrem, który widoczny jest w tym miejscu. Tekst po. W tym przypadku program automatycznie dodaje nam znak tabulatora, który powoduje dość duże wcięcie i w rezultacie tekst wygląda nieco gorzej. Możemy jednak łatwo to zmienić. Wybieramy typ punktora, który chcielibyśmy zastosować. Niech to będzie może ten właśnie obiekt. Usuwamy znak tabulatora z tegoż miejsca, a w jego miejsce wstawimy spację włosową. W rezultacie nasze teksty ponownie wyglądają poprawnie. Oczywiście tym samym sposobem możemy zastosować tutaj także inny element, inny punktor i w każdej chwili modyfikować sobie jego ustawienia. A zatem w tym przypadku pozostawię aktywny, wybrany ten dodatkowy punktor i potwierdzając nasze działania przyciskiem OK, przechodzę do dalszej pracy nad dokumentem. Teraz chciałbym dodać do naszej pracy jeszcze jeden ciekawy element, np. delikatną linię, która oddzieli mi cenę od opcji, które dostępne są poniżej. W tym przypadku zaznaczam więc akapit, który zawiera cenę, a następnie korzystając z palety akapit i polecenia, linie akapitowe wywołuje linię akapitową, którą włączę. I teraz spróbujemy ją nieco przesunąć. W tym celu, korzystając z parametru przesunięcie, możemy ją opuścić, tak by dostosować ją do wyglądu naszej pracy. Jeżeli to wszystko odpowiada naszym oczekiwaniom, potwierdzamy działania, wciskając klawisz OK. W rezultacie można by powiedzieć, że Opis pierwszej wycieczki mielibyśmy już gotowy. W tej sytuacji wybieramy więc czarną strzałkę, można to zrobić szybciej, wykorzystując klawisz Escape, a następnie zaznaczymy oba elementy i wraz ze wciśniętym klawiszem Alt kopiujemy na drugą stronę naszego ekranu. W rezultacie mamy już dwie gotowe wycieczki, teraz więc można by szybciutko podmienić istniejące zdjęcie, a zatem zaznaczam obraz i wybieram polecenie Ctrl D w to miejsce, wprowadzam. Odpowiednio inne zdjęcie, które oczywiście moglibyśmy, wykorzystując polecenie dopasowanie, wypełnić proporcjonalnie, dopasować, a następnie, korzystając z rączki zawartości, poszukać kadru, który chcielibyśmy w danym miejscu wykorzystać. Czyli tutaj dowolnie możemy sterować tym we własnym zakresie. Oczywiście także w tym miejscu zamienimy nie Rzym, tylko może na przykład Siena, wycieczka także czterodniowa, no i dalej opis, który także powinniśmy zmodyfikować. Cały Nasz dokument, jeśli obejrzymy go w trybie prezentacji, wygląda w ten sposób, i jak widać, jest to klasyczny przykład. Zdjęcie, nazwa, opis. Zdjęcie, nazwa, opis. Warto przy tym zwrócić uwagę na szereg atrakcyjnych atrybutów, które tu wykorzystałem. W tym przypadku linia akapitowa pozwoliła mi narysować ramkę, która zawiera nasz tytuł. Linia akapitowa, która oddziela cenę od poszczególnych elementów naszej pracy. Na tym etapie moglibyśmy jeszcze poprawić nieco naszą pracę. Jeśli przykładowo zaznaczę ten fragment i delikatnie przestawię go w lewo, to samo wykonam po drugiej stronie, wówczas elementy te znajdą się nieco bliżej siebie, co daje nam nieco lepszy wygląd.